Praca w Dzień Dobry TVN jest dla mnie największym wyzwaniem zawodowym w mojej dotychczasowej karierze. I tak naprawdę to jest praca najtrudniejsza. Program 3,5 godziny wiąże się z takimi sytuacjami, których nie jestem w stanie przewidzieć. Z jednej strony jest duża adrenalina i to jest bardzo nakręcające, a z drugiej strony wiąże się to ze stresem. I mam nadzieję, że z biegiem czasu łatwiej mi będzie wchodzić do naszego studia i prowadzić ten program na żywo, ale z jednej strony posiadając ten stres i adrenalinę, człowiekowi się bardziej chce. I często z Damianem, z moim kolegą, z którym współprowadzę ten program, powtarzamy, że jeżeli my przestaniemy się stresować i wejdziemy w rutynę, to już pora zejść ze sceny. Więc cieszę się, że towarzyszą mi takie skrajne emocje bardzo często podczas tego programu. I to jest bardzo fajne, a tak naprawdę nie mam jakichś konkretnych planów na przyszłość związanych z moją konkretną karierą w telewizji, ale zawsze moim największym marzeniem było prowadzenie talk show dziecięcego i rozmowy z dzieciakami. I to jest środowisko, mówię tutaj o dzieciach, w którym najlepiej się poruszam, kocham je za naturalność, za prawdziwość i za brak sztuczności. I mam nadzieję, że kiedyś będzie mi dane prowadzić taki program. Tak naprawdę część tutaj naszej rodziny w ogóle ma różne hotele, pensjonaty i jest to dosyć popularna forma zarobkowania na Podhalu. Kto wie, kiedy może mój mąż skończy karierę, a że jest architektem z wykształcenia, więc też pewnie z łatwością przyjdzie mu parę takich domków zaprojektować. Nie myślimy raczej o hotelu, ale myślimy o takiej osadzie góralskiej, która mogłaby tutaj gdzieś niedaleko naszego domu powstać i chętnie byśmy wtedy zapraszali grono naszych znajomych. Kochamy w ogóle ludzi, kochamy przebywać w takich dużych skupiskach, więc ja przynajmniej bardzo, bardzo kocham. Więc możliwe, że na jakieś takie nasze stare lata przyjdzie nam taki pomysł do głowy, a może nawet nie na stare.